Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak być bardziej eko i nie rezygnować z plastiku. Nawet w kupowaniu plastiku można być lepszym, jak we wszystkim. Wybierając tworzywo sztuczne, warto wybrać takie, które prawdopodobnie zostanie poddane recyklingowi, a wybierając odpowiednie, możemy tę szansę zwiększyć. Przede wszystkim warto unikać czarnych plastików, ponieważ maszyny sortujące nie są ich w stanie wykryć. Wynika to przez barwnik stosowany do barwienia czarnego plastiku, tak zwany carbon black, i ten barwnik pochłania wiązki bliskiej podczerwieni, która jest wykorzystywana w maszynach sortujących. I maszyny sortujące nie wykryją tego czarnego plastiku i trafi on prawdopodobnie do odpadów zmieszanych i skończy albo w spalarni, albo na wysypisku na kilkaset najbliższych lat, więc po prostu warto unikać czarnych plastików. Kolor w plastikach zmniejsza możliwość ich ponownego wykorzystania, ponieważ w procesie recyklingu kloru nie można usunąć, więc transparentne tworzywo sztuczne ma największą wartość sprzedażową i jest najcenniejsze. Podsumowując, warto unikać czarnych plastików i kolorowych oraz wybierać te transparentne. I trzecia rzecz, która tworzy całość z pozostałymi dwiema wskazówkami, jest taka, że tylko plastik, tylko tworzywo sztuczne, które ma określony rodzaj, może zostać poddane recyklingowi. Jest to taki znaczek z trójkątem i cyferką od 1 do 7 w środku, które oznacza rodzaj tworzywa sztucznego. I tylko plastiki z oznaczeniem od 1 do 7 mogą zostać poddane recyklingowi, przynajmniej teoretycznie, bo w praktyce, w skrócie, wygląda to tak, że plastiki z numerami 1, 2, 5 mają największe szanse zostać poddane recyklingowi, natomiast warto unikać plastików z numerem 7. Więc podsumowując, punkt pierwszy, warto unikać czarnych i kolorowych plastików, a wybierać te transparentne z oznaczeniem najlepiej 1, 2, 5. Jeżeli Twoim hobby jest oglądanie filmików pokroju Clean With Me i posiadasz środki czystości do wszystkich powierzchni płaskich i niepłaskich, to zapewne nie zaczniesz sprzątać wszystkiego za pomocą sody i octu po obejrzeniu jakiegokolwiek filmiku eko, nawet jeżeli by to nakręcił Quentin Tarantino i wcale ci się nie dziwię. Ale warto rozważyć inną opcję. Otóż warto zmienić konwencjonalne środki czystości na takie z etykietą eko. I jest to dobre nie tylko dla środowiska, ale też dla Was. Już tłumaczę. Naukowcy z Bergen przez 20 lat badali na grupie kilku tysięcy osób wpływ konwencjonalnych środków czystości. I o ile nie zauważono różnicy wpływu tych konwencjonalnych środków czystości na płuca u mężczyzn, tak u kobiet wyglądało to zdecydowanie inaczej. Związki chemiczne w środkach czystości w każdym użyciu powodowały mikrouszkodzenia w płucach kobiet. I to nie wynikało z tego, że mężczyźni rzadziej sprzątali, ponieważ był to eksperyment naukowy i każdy pomiar był adekwatny, czyli mężczyźni sprzątali tyle samo do porównywalnej grupy kobiet, z którym byli porównywani. Chodzi o to, że jest to różnica anatomiczna, ponieważ naukowcy twierdzą, że płuca mężczyzn są bardziej odporne na uszkodzenia. Jeżeli nie wiesz, od czego zacząć, ponieważ w XXI wieku greenwashing ma się jak najbardziej wspaniale, to polecam Ci znaleźć zaufaną bazę produktów, taki spis. I warto do tego podejść z prytem. Ja na przykład polecam wejść na stronę drogerii ekologicznej, wybrać dział środki czystości i tam znajdziecie marki, które będą prawdopodobnie ekologiczne, ja tej stronie wierzę. Jeżeli nie chcemy zamawiać z internetu, możemy na pewno część marek dostać stacjonarnie w sklepach i na pewno nie ma wymówki z dostępnością, ponieważ ekologiczne środki czystości są już dzisiaj dostępne nawet w hipermarketach czy dyskontach. Czym innym jest plastikowe opakowanie kosmetyku czy środku do higieny, a czym innym jest mikroplastik, w tym kosmetyku bądź środku do higieny. I mikroplastiki są to bardzo drobne cząstki plastiku, czasami niewidoczne gołym okiem. Dodawanie mikroplastików do kosmetyków bądź do środków higieny wcale nie jest tak rzadkim zjawiskiem. Występują one najczęściej w pastach do zębów, w peelingach, w żelach pod prysznic bądź w mydłach. Producenci dodawają je, ponieważ służą jako zamiennik naturalnych substancji złuszczających oraz jako zagęstnik. Używając codziennie, czasami nawet kilka razy dziennie danej rzeczy, spłukujemy mikroplastiki do kanalizacji. I tam z kanalizacji trafią one prawdopodobnie do środowiska wodnego, ponieważ filtry w oczyszczalni ścieków nie są ich w stanie wychwycić, bo po prostu mikroplastiki są za małe, a filtry mają za duże oczka. I w środowisku wodnym przyciągają one wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia i są zjadane przez organizmy morskie. I mikroplastik znaleziono już w powietrzu, w deszczu, w wodzie pitnej z kranu, w owadach oraz w ludzkim kale.
Tak naprawdę nie do końca wiadomo, jak mikroplastiki działają na organizm ludzki. Prawdopodobnie działają jak związek endokrynnie czynny, czyli związek zaburzający gospodarkę hormonalną. I przez to, że zaburzają gospodarkę hormonalną, powodują różnego rodzaju choroby, problemy zdrowotne, m.in. nowotwory. W opisie pod filmem podlinkuję spis najczęściej występujących mikroplastików w kosmetykach i środkach do higieny. Natomiast jeżeli aż tak bardzo nie chcecie się angażować w problem mikroplastików, żeby czytać składy, to polecam ci po prostu zastąpić konwencjonalne kosmetyki i konwencjonalne rzeczy do higieny na te ekologiczne posiadające certyfikat. I jeżeli na przykład taki kosmetyk posiada certyfikat EcoCert, to producent zobowiązany jest do tego, że nie może używać mikroplastików w składzie. A teraz zabawimy się i przez kilkanaście sekund postaram się jak najszybciej przeczytać kilka marek stosujących mikroplastiki w składach. Avon, Adidas, Apart, Bielenda, Bibeauty, Cień, Clinique, Dermedic, Effectima, Eurecin, Eveline, Evre, Faroma, Garnier, Isana, La Roche-Posay, Lyrène, L'Oréal, Neutrogena, Nivea, Oceani, Coriflame, Perfecta, Rival de Loop, Taupa, Wiśni, Zaja, Daf, La Fucsia, Palmolive. Jak powiedziałam na początku filmu, nie będę dzisiaj starała się przekonywać do szkła i aluminium, a pasta do zębów można dostać zarówno w szkle, tak jak i w aluminium. Natomiast będę starała się dzisiaj przekonać Was do pasty do zębów, która jest w plastikowym opakowaniu, ale do takiej, która nie jest dodatkowo opakowana w karton. Moim zdaniem jest to takie marnotrawstwo zasobów, ponieważ jaki jest sens pakowania plastikowego opakowania, które będzie się rozkładało kilkaset lat, do kartonowego opakowania, które zostanie wyrzucone zaraz po przejściu do domu? I przeszukałam internet i otóż znalazłam kilka przykładów, między innymi powodów. Znalazłam kilka powodów, dlaczego plastikowa pasta do zębów pakowana jest w kartonowe opakowanie i głównie wynika to z marketingu, ponieważ na takim kartonowym opakowaniu można zawrzeć więcej wspaniałych reklamowych haseł i reklamowych grafik, oraz wynika to z wygody, ponieważ takie kartonowe opakowanie ładniej się prezentuje, łatwiej się układa na półce i moim zdaniem żaden z tych powodów nie jest adekwatny do takiego marnotrawstwa zasobów i często niestety ten kartonowy papier jest powleczony folią, co daje z niego opakowanie wielomateriałowe, więc na pewno niestety już nie nada się do recyklingu. Dlatego warto wybierać pastę, jeżeli nie chcecie albo nie macie pod ręką aluminiowych i szklanych, taką, która jest po prostu plastikiem i nie jest dodatkowo opakowana w karton. Jeżeli nie chcesz zamienić swojej plastikowej szczoteczki na taką z drewna, bo nie, to polecam ci pośrednie rozwiązanie, jakim jest szczoteczka plastikowa, ale taka pochodząca z recyklingu. I znalazłam powszechnie dostępny, konkretny przykład. Jest to szczoteczka Jordan, która w 90% wykonana jest z recyklingu. Rękojeść plastikowa wykonana jest z opakowania pożywności, natomiast papierowe opakowanie wykonane jest z odzyskanej pulpy papierowej. Mam nadzieję, że w sklepach zacznie się pojawiać coraz więcej atrakcyjnych cenowo opcji plastików pochodzących z recyklingu. To było 5 przykładów, jak nie rezygnować z plastiku, a być bardziej eko. Uważam, że jest to drobna korekta nawyków, a nie zmiana całego życia i warto po prostu robić cokolwiek. Tymczasem dziękuję za uwagę i poświęcony czas. Komentarze, lajki, subskrypcje do następnego filmiku. Pa!